Hej, tu Ewa, witam serdecznie na moim kanale. Kochani, jesteśmy u moich rodziców. Trochę Was oprowadzam dzisiaj po podwórzu. Pokażę Wam, jak mieszkają. Nie przedstawię Wam ich dzisiaj, ponieważ oni się jeszcze trochę wstydzą, ale pooprowadzam Was mniej więcej i pokażę, no, jak wygląda gospodarstwo moich rodziców, albo co z niego zostało. No, przez te wszystkie rządowe sprawy. Zapraszam do oglądania. Do moich rodziców. Oni w tym momencie mieszkają sami. Czasami, jak przyjeżdża z Anglii mój brat, to tutaj u nich mieszka. No ale to są urlopy. Jest jak jest. Dom wygląda jak wygląda. Na co fundusze pozwalają, tak po prostu jest. Nie ma co się oszukiwać. Mój tato ma trochę tych budynków. Ogólnie był dosyć dużym rolnikiem, więc... No więc też gospodarstwo się powiększało. Nie wiem, będzie widać chyba trochę. Tam, gdzieś tam daleko jest nasz dom. Widać właśnie od nich z podwórka nasz dom. Trochę się dobudowało innych domów, więc przesłania w tym momencie. No ale coś tam widać. Tu sąsiada postaram się nie filmować. Mój tato ogólnie to... tak zwany gołębiarz. Hodowca gołębi pocztowych. Ma mnóstwo pucharów i w ogóle to było jego hobby, passa. Dużo poświęcił na to swojej, no nie wiem, dużo miłości w to włożył, powiem tak. Oczywiście no, nagrodę też za to miał jakąś, ale teraz już zostało mu tylko trochę tych gołębi. No nie daje już naloty, po prostu jakoś to wszystko się chyba rozpadło. To jest taka część, powiedzmy, podwórkowa. To pokażę Wam później, bo tutaj będzie dla mnie coś ciekawego. Coś, co sama będę chciała robić, więc pokażę Wam to później z bliska. Teraz przejdziemy... Kurczę, mam nadzieję... Mam nadzieję, że w nic nie wdepnę, bo tutaj... No nic. Chyba tak chodnikiem. No ogólnie to, no tu są garaże, jakaś tam stodoła, tato ma trochę tych sprzętów rolniczych. Wiem, że nie za dobrze tego widać, ale staram się iść tak, żeby nie wejść w żadną kupę. No niestety na wsi to tak bywa. Dobrze, że pod domem jest czysto, no ale tutaj to jest różnie. Hej! A ty! Trochę to nieposprzątane. No ale wrywy nie będziemy nagrywać. Okej. Tu jest druga część podwórza. No kurczę, patrzcie ile tych kretów. U nas też są te krety. Ojej, i tutaj też... Ja to boję się kogutów ogólnie, ale patrzcie, ogólnie tam z tyłu jest jeszcze pole mojego taty, tutaj jakieś sobie krzaczki ponosadzą, tam jest odgrodzone. Tu są dwie duże obory. Kiedyś mój tato hodował trzodę chlewną, miał też knury tak zwane. Wiem, że to jest śmieszne, szczególnie dla kogoś z Was, kto mieszka w mieście. Przepraszam za tego koguta, no ale nic nie zrobił. Tato ogólnie zajmował się hodowlą knurków, oprócz tej trzody chlewnej. I miał z tego naprawdę dobre pieniądze. Nawet wyobraźcie sobie, że jeździł z tymi knurami na wystawy. Też dostawał puchary i dostawał kasę. Po tym, jak no niestety weszły rządy, weszły choroby, tato musiał zrezygnować z hodowli trzody, z hodowli świń i przerzucił się teraz na kury ozdobne. Ozdobne ptactwo. Ogólnie tato to chyba bardzo lubi ptaki różnego rodzaju. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale fajne są te kury i sama zamierzam się też tym zająć trochę. Przejdę do tej drugiej części. Pokażę Wam jeszcze inne. Więc wracamy z powrotem na te podwórze.
tutaj będzie jeszcze więcej kur. Sama ich nie widziałam dokładnie. Dzisiaj pooglądam razem z wami te nowe, które jeszcze nie były wrzucane na do sprzedaży na internecie. Gabi! Gabi! Hej! Gabi! Ach, wstydzisz się, Gabi! Gabi! Tutaj moich rodziców piesio podwórkowy. Myślę, że nie ma źle, chyba jest zadowolona. Teraz postaram się wam pokazać. Sorry, jest tak zimno, po prostu jest mega dzisiaj zimno. Pogoda znowu jest brzydka, no więc i tak się wybrałam na to nagrywanie. Więc postaram się wam pokazać jeszcze więcej tych kur. Niektórych sama nie widziałam, no bo nie wszystkie jeszcze były wrzucone na sprzedaż na OLX, no bo tak właściwie to tak śledziłam zdjęcia z OLX-a. A czasami te kury, wyobraźcie sobie, że szły tak szybko, że jak jeszcze tato dał ogłoszenie z rana, to wieczorem ja już go nie zdążyłam zobaczyć. Jestem zaskoczona, bo naprawdę ludzie kupują te kury i jest to całkiem dobry biznes. Tato ma całkiem niezłe pieniądze z tego. Bardzo się cieszę, no bo tak jak musiał zrezygnować z trzody, to no teraz przynajmniej się czymś zajął i jest on bardzo zadowolony, lubi to. Robi to, co lubi, a przecież to jest ważne, tak? Myślę, że taka osoba, która całe życie ciężko pracowała i teraz zostałaby tak bez niczego, bez zajęcia, to chyba idzie zwariować. Szczerze mówiąc, ja bardzo lubiłam moją pracę tą w UK, ale kurczę, ale tam się już trochę nudziłam. Brakowało mi ruchu i takiego, żeby coś się działo, no po prostu to już było takie nudne i monotonne. Pomimo, że fajne miałam koleżanki, rozmawiałyśmy i miło spędzałyśmy czas nawet w pracy, no to jednak to ta praca już mnie nudziła, tak mnie to przytłaczało. I no tutaj fajnie, cieszę się, że jestem tutaj i jest zupełnie inaczej, no ale czy będzie tutaj mi dobrze? W sensie, czy będzie dało się tu żyć, no to się jeszcze okaże. Patrzcie, kochani, jakie jeszcze tutaj mamy ciekawe ptactwo. Niestety tata nie ma, bo okazało się, że kiedy ja wpadłam tutaj, to on pojechał do nas coś tam załatwiać. Patrzcie, śmieszne te kury są takie, jakieś takie krótkie. Ja ogólnie boję się kogutów, ale kur nie. Fajne, wyobraźcie sobie, że niektóre potrafią kosztować nawet 300 zł od sztuki. Nie mówiąc, że nawet jajka są drogie. Tutaj przejdziemy jeszcze, jeszcze są inne. Szkoda, no bo nie wiem dokładnie. No szkoda, że nie ma tata, ale później ma być jeszcze gorsza pogoda. Nie wiem dokładnie, jaka to jest rasa, ale... No ale są takie śmieszne. Nie wchodzę, bo widzę, że są kogutki. Ogólnie tutaj jest tak no poogradzane. Nie są to jakieś lotne ptaki, ale myślę, że tato zabezpieczył, żeby jednak jakiemuś kogutkowi nie chciało się polatać. My też będziemy... Cicho! My też będziemy robić kurnik i woliery właśnie, bo... Jeżeli nie będę umiała hodować takich pięknych kur, to przynajmniej będę miała takie kury, kurczaki dla siebie. No bo to jednak, co się wyhoduje samemu, wiesz co jesz i jest to na pewno dużo bardziej wartościowe niż takie kurczaki i te jajka z chemią. To wszystko jest takie... Myślę, że wiecie, o co mi chodzi, bo większość z nas, nawet ludzie, którzy mieszkają w Anglii, a nawet i w Polsce, w miastach, nie ma takiego łatwego dostępu do... ekologicznych jajek, albo do drobiu, czy w ogóle do mięsa. No, chociaż to mięso teraz też sami kupujemy w sklepie, ale głównie tato bierze na wędliny zwierzajek, więc to i tak jest chyba trochę lepsze jakościowo niż takie mięso z Biedronki. Także kochani, mam nadzieję, że wycieczka wam się podobała, że coś tam zobaczyliście. Jeszcze tutaj wpadnę. Mam nadzieję, że jak już będzie trochę cieplej, to więcej uda mi się wam pokazać. Pójdziemy na gołębniki i w ogóle. Kochani, mówiłam wam, że mój tato był hodowcą gołębi pocztowych.
tutaj kilka pucharów. Nie są to wszystkie, tylko już zostały te ładniejsze, te nowsze też, no bo wiadomo, że z czasem się design zmienia. Tutaj jest jeszcze trochę. Ogólnie większość to pierwsze miejsca. Gołębie nawet latały za granicę. Powiem wam, że no sama byłam pod wrażeniem. Takie małe stworzonka, takie małe ptaki, a takie mądre. Więc no do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Pa, pa.